To już tradycja, że w palmową niedzielę po mszach świętych i poświęceniu palm mieszkańcy przychodzą na rynek, by uczestniczyć w konkursie na tradycyjną palmę wielkanocną. W tym roku jury nagrodziło kilkadziesiąt z nich. Zwracano uwagę nie tylko na estetyczne walory tych palm, ale przede wszystkim na tradycyjne materiały wykorzystane przy ich powstawaniu. Powinny być leszczynowe gałązki, bukszpan, troszeczkę sosny, także na to, no i kwiaty z bibuły. I oczywiście zwracamy na to, żeby nie było jakichś sztucznych elementów w tej palmie. Takie materiały wykorzystali uczniowie klasy 5B ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Szanowie, którzy wspólnie zrobili wielkanocną palmę. Bibułę, chaszcze oraz zboże, no i patyk. A ile czasu wam zajęło przygotowanie tej palmy? Dwie soboty. Po jakieś 3 godziny? Tak, po 3 godziny, 2 soboty. Czyli jak się wspólnymi siłami robi, to można szybko zrobić? Tak. Powiedzcie mi, liczycie na to, że wygracie w konkursie na największą palmę? Tak, oczywiście. Oczywiście. Jak się okazało, te nadzieje nie były bezpodstawne. Wykonana przez piątoklasistów palma była największą z wykonanych. Miała aż 7 metrów 40 centymetrów. I wygrała w kategorii palm powyżej 3 metrów. Nieco mniejsza, ale równie piękna była palma wykonana przez rodziny Rożkowiczów i Stanolów, którzy w tym konkursie nie po raz pierwszy brali zresztą udział. Co roku jest duża, tylko że akurat w tym roku jest większa, bo zawsze była na 3,60, 3,70, a w tym roku jest na 5,20. Ojej, to jak można zrobić taką palmę? Co jest najważniejsze, żeby ona się w ogóle trzymała w takiej wysokości? Podstawa, czyli palma, tradycyjna palma, później długie te, no, bazie, długie te sosny tureckie, cyprysy, jałowiec, po prostu to wszystko niby jest giętkie, ale usztywnia to wszystko po prostu i no, może ona się wygina, ale można ją postawić bez problemu. Cała rodzina pracowała? 2 godziny. Wiele z palm prezentowanych podczas konkursu wykonanych było przez całe rodziny. To ważne, że tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, mówiła jurorka konkursu. To bardzo właśnie cieszy, że całe rodziny się angażują w to, że babcie, że tak powiem, przekazują wnukom nawet te zdolności, że tak powiem, robienia kwiatków bibułkowych. I że całe rodziny siedzą, pracują i właśnie razem pracują nad tymi palmami. Nie zabrakło także niewielkich palm, z którymi na rynek przyszły dzieci. Jury nie miało łatwego wyboru. Ostatecznie nagrody i upominki powędrowały do kilkudziesięciu osób prezentujących palmy na konkursie. Wśród nich była wiceburmistrz Szanowa Beata Wątor, która podkreślała, że kwiaty wykorzystane przez nią przy tworzeniu palmy podarowały jej dzieci z chrzanowskich przedszkoli. Upominki i nagrody wręczał burmistrz miasta. Konkursowi towarzyszyły pieśni wielkopostne śpiewane przez chór Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego.